Laureatem nagrody w kategorii jest firma EME Aero. Wielkie brawa! Inwestycja firmy o wartości 186 milionów euro jest prowadzona w ramach wspólnego przedsięwzięcia dwóch gigantów z sektora lotniczego, firm Lufthansa Technik oraz MTU Aero Engines. Planowana inwestycja zakłada budowę zakładu prowadzącego pracę w zakresie konserwacji, napraw i remontów lotniczych silników turbinowych. Firma planuje zatrudnienie na poziomie 400 osób. A na scenie nagrody odbiera prezes EME Aero, pan Derek Siebert. Wielkie gratulacje. I czas na kategorię wpływ na rynek zatrudnienia. Laureatem nagrody w tej kategorii jest firma Vipage. Vipage to największy w Polsce producent pasz. Posiada w Polsce 5 zakładów produkcyjnych. Firma osiąga rocznie obroty rzędu 2 miliardów 200 milionów złotych i przerabia 1 milion 200 tysięcy kurczaków tygodniowo. Na ukończeniu jest budowa najnowocześniejszej w Europie ubojni drobiu w Międzyrzeczu Podlaskim. Nowy zakład pozwoli zwiększyć wydajność do 300 tysięcy sztuk, a deklarowane przez Vipage zatrudnienie to 1200 osób. Statuetkę odebrał prezes zarządu Józef Wisiewski. Szanowni Państwo, przed nami kategoria nowoczesne technologie. Laureatem nagrody w tej kategorii jest firma TCL Corporate Research. Gratulujemy! TCL prowadzi działalność w Polsce od 2006 roku w dwóch lokalizacjach, w Żerardowie i Warszawie. Zakład w Żerardowie zajmuje się produkcją oraz sprzedażą hurtową urządzeń elektronicznych, w tym głównie telewizorów na użytek gospodarstw domowych. Zatrudnienie w Polsce na koniec 2017 roku wynosiło ponad 300 osób. Firma planuje utworzenie centrum badawczo-rozwojowego o zasięgu globalnym, które prowadzić będzie prace nad projektami rozwojowymi z zakresu wysoko zaawansowanych technologii i sztucznej inteligencji. Centrum będzie również prowadzić szeroko zakrojone prace nad możliwościami rozwoju własnej oferty produktowej. A statuetka i dyplom, jak Państwo widzą, są już w rękach prezesa rządu, pana Bartosza Biskupskiego. Wielkie gratulacje. A teraz, drodzy Państwo, wręczymy nagrody za całokształt działalności w Polsce. Laureatem nagrody w tej kategorii jest firma Toyota Motor Manufacturing Poland. Zapraszamy. Toyota znana doskonale wszystkim, od czego by tu zacząć, może od początku. Toyota zaczęła realizację pierwszej inwestycji w zakład produkcyjny w Polsce już w 1999 roku. I od tamtej pory wielokrotnie zwiększała moce produkcyjne w dwóch zakładach zorganizowanych na Dolnym Śląsku, w Wałbrzychu oraz w Wielczu-Laskowicach. Łączne nakłady inwestycyjne firmy w Polsce przekroczyły już 3 miliardy złotych, a zatrudnienie 2 tysiące osób. Wielkie gratulacje. Statuetkę odebrał wiceprezes Toyota Manufacturing Poland, pan Dariusz Mikołajczak. Przed nami kategoria zatytułowana Instytucja Otoczenia Biznesu. W tym roku laureatem nagrody w tej kategorii jest Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza. Od 15 lat Dolina Lotnicza zrzesza przedsiębiorców związanych z branżą lotniczą w Polsce. Obecnie w skład stowarzyszenia wchodzą 164 podmioty. Działanie Doliny Lotniczej pozwoliło na wytworzenie w Polsce południowo-wschodniej rozpoznawalnego na całym świecie klastra związanego z branżą lotniczą, określanego przez magazyn Flight Daily News jako jeden z najszybciej rozwijających się klastrów lotniczych na świecie. Inwestycje w regionie prowadzi 5 największych światowych producentów silników lotniczych: Pratt & Whitney, MTU, GE, Safran oraz Rolls-Royce, którzy przyciągnęli do regionu dziesiątki swoich poddostawców i kooperantów. No i te sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie obecny tu na scenie dyrektor wykonawczy stowarzyszenia, pan Andrzej Rybka. Panie dyrektorze, gratulujemy! I gratulujemy, proszę Państwa, wszystkim laureatom, którzy tutaj z tymi wspaniałymi statuetkami i dyplomami stoją przed Państwem na scenie, bo w ten oto sposób właśnie poznaliśmy w kategorii najlepsze projekty i inwestycje wszystkich nagrodzonych Nagrodą Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu za rok 2018. Zatem zapraszamy Państwa do pamiątkowego zdjęcia. Państwa oczywiście prosimy o wielkie brawa, bo tym najlepszym z najlepszych niewątpliwie się one należą. Szanowni Państwo, zapraszamy na środek. Czas na family photo.